No to jakiego tego iPhone'a by było teraz najlepiej wybrać? Cześć, z tej strony Mateusz. Jak wszyscy dobrze wiemy, jesteśmy świeżo po konferencji, na której Apple zaprezentowało światu nowe iPhony, co oznacza, że jest to idealny moment na zakup nowego telefonu z logiem nadgryzionego jabłka. Oczywiście, można by cały ten poradnik skrócić i powiedzieć, ile masz pieniędzy, tyle wydaj i kup najlepszego, najnowszego iPhona, na jakiego ci po prostu kasy starczy. Natomiast moim zdaniem nie jest to odpowiednie podejście, bo mam dużo znajomych, którzy byliby w stanie kupić najbardziej wypasioną wersję najnowszego iPhona, ale tego nie robią z prostej przyczyny. Nie wykorzystają nawet połowy jego możliwości, więc kupują sobie po prostu takie urządzenie, które uważają, że będzie dla nich najlepsze. I ja właśnie bardzo podobnie myślę i będę chciał wam tutaj również doradzić w tym poradniku, jakiego wy iPhone'a powinniście właśnie wybrać oraz kupić. A jeśli spodobał wam się ten film, to oczywiście was gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału, wtedy będziecie po prostu też na bieżąco. No i kończąc już ten przydługi wstęp, linki do tych wszystkich iPhone'ów, o których będę dzisiaj mówił, są oczywiście w opisie tego filmu. Tam zebrałem sklepy internetowe, które moim zdaniem są sprawdzone, zaufane i kupienie tam po prostu swojego nowego urządzenia nie wiąże się z jakimś ryzykiem, traficie po prostu na jakąś wadliwą sztukę albo nawet jakiegoś zapakowanego kartofla. Woli wprowadzenia tych iPhone'ów, o których będę dzisiaj mówił, jest trochę. I one tak naprawdę różnią się bardzo wieloma rzeczami, bo począwszy od specyfikacji, przez wydajność, przez to jak wyglądają, ale przede wszystkim przez to też, jak jakie są duże. To, jaki dla was jest najbardziej optymalny rozmiar, no to jest typowo indywidualna sprawa i w to nie chcę wnikać. Powiem wam jedno, ja swojego iPhone'a od dłuższego czasu kupuję w wersji albo Plus, albo Max, w zależności od tego, jakie były dostępne. I te telefony charakteryzują się tym, że raz, mają większy ekran oraz dwa, że działa dłużej po prostu taki telefon na baterii, no bo ta bateria jest siłą rzeczy też większa. Ale jedną rzecz trzeba zaznaczyć śmiało, że tutaj taki komfort użytkowania trochę spada ze względu na to, że używanie tego telefonu jedną ręką jest ciężkie. Nie mówię, że jest niemożliwe, ale jest na pewno cięższe niż normalnie, oraz takie wykonywanie codziennych czynności typu wiązanie butów, schylanie się, jakieś klękanie, to zawsze z takim telefonem w kieszeni jest trudniejsze aniżeli z mniejszym telefonem. Tak samo aspekt wyboru pamięci. Dla mnie jest 64 GB optymalną pamięcią, ale nie trzymam też nie wiadomo jakiej ilości zdjęć. Zresztą nagrywałem o tym film, więc będziecie widzieć, co tak naprawdę trzymam na tym iPhone'ie, ale tutaj w skrócie wam mogę powiedzieć, że w większości osób starczy 64 GB, 128, 256 w zależności od modelu, jaki weźmiecie. Te pamięci jakby są tą drugą opcją, którą Apple daje w konfiguracji i one są oczywiście droższe, gdzieś tam o 500, może nawet więcej złotych. Natomiast wydaje mi się, że ta pamięć jest tylko dla osób, które naprawdę chcą trzymać bardzo dużo filmów i zdjęć na takim iPhone'ie. Reszcie osób spokojnie wystarczy ten mniejszy wariant pojemnościowy. Pamięci na poziomie 512 GB nawet nie będę komentował, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę garstka osób, które by były potrzebne po prostu takie gigabajty przestrzeni. Ale oczywiście kto Boga temu zabroni, jeśli chcecie dopłacić do takiej pojemności i niczym się nie przejmować, ile macie tam zdjęć, filmów, no to jak najbardziej możecie kupić. I to chyba już by było tyle, także możemy przejść do meritum. No i zaczynamy sobie w tym roku wyjątkowo, bo od końca, czyli od tych najdroższych modeli, które się pojawiły, czyli iPhone'a 11 Pro oraz iPhone'a 11 Pro Max. Jeśli o te urządzenia chodzi, no to tutaj jest taki top z topu, czyli dla użytkowników, którzy naprawdę wymagają najwięcej od takiego telefonu, ze względu na to, że po pierwsze, będzie trzeba za to zapłacić raz, że jest to nowość i dwa, że jest to po prostu najlepsze te urządzenie. Także płacąc tyle za takie urządzenie, wypadałoby używać wszystkich jego funkcji czy opcji, jakie oferuje, no a przynajmniej większość. Wygląd, a raczej front tego telefonu za bardzo się nie zmienił, bo mamy tutaj ekrany 5,8 albo 6,5 cala wykonane w technologii OLED. Ekrany, mówiąc w skrócie, są zajebiste w tych telefonach. Jeszcze teraz po tej poprawce związanej z jasnością naprawdę świetnie się to prezentuje. Natomiast jeśli mielibyśmy mówić o zmianach w budowie tych telefonów, to oczywiście można powiedzieć o zmienionej obudowie z tą wystającą wyspą, na której są aż 3 obiektywy. No i dodatkowo są też zmienione lekko kolory i te kolory są bardziej matowe, aniżeli takie błyszczące jak w poprzednich iPhone'ach. Także być może was to też zainteresuje, aczkolwiek od razu mówię, że ja w tym filmie nie będę komentował tego, jak wygląda dany telefon, no bo to jest bardzo subiektywna sprawa i wydaje mi się też, że niekoniecznie wszyscy chcecie poznać moją opinię, czy mi się podoba ten telefon, czy też nie, no bo to ma tak naprawdę drugorzędne znaczenie. I dla kogo jest taki iPhone 11 Pro i tutaj już bez różnicy, czy weźmiecie tą normalną wersję, czy Max, powiem tak, jeśli mieliście iPhone'a 10S, 10R, bądź nawet 10, to raczej bym nie kupował tego telefonu, bo nie odczujecie jakiegoś takiego mega super przeskoku, ale oczywiście ewolucja na pewno jest, w stosunku szczególnie do 10 czy do 10R, który w ogóle ma całkiem inny ekran. Natomiast zdecydowanie największy przeskok byście poczuli, jakbyście się przesiedli, nie wiem, z 6, z 7, z 8, a są na pewno takie osoby, które o tym myślą, bo pisaliście do mnie miliony komentarzy właśnie o takich konfiguracjach telefonów, które macie i chcielibyście zmienić na te najnowsze, więc to rozumiem i to jest jakby dedykowane wam. Po pierwsze, tak jak wam mówiłem, mamy super ekran w tym telefonie. Wydajność to jest też petarda. Trzecia sprawa, o którą warto zahaczyć w tym telefonie, to aparat. Trzy obiektywy, no one robią robotę. Teraz po prostu te fotki możemy robić w różnych
różnych konfiguracjach, albo z szerszym kadrem, albo ze zbliżeniem jakimś wąskim. Także to w takim codziennym użytkowaniu powinno się przydać wielu osobom, ale nie wszystkim na pewno. Wydaje mi się, że nie wszyscy użytkownicy iPhone'a mają po prostu potrzeby robienia miliona fotografii z różnymi tak naprawdę obiektywami. Ale trzeba tutaj zaznaczyć jedną rzecz, z której wszyscy będą zadowoleni, bo na przestrzeni ostatnich lat bardzo dużo osób krytykowało zdjęcia nocne w aparacie, no i w tym telefonie to zdecydowanie uległo poprawie. Na pewno są dużo lepsze, aniżeli to, co oferowało iPhone w poprzednich latach. Natomiast jak się domyślacie, głównie za ten aparat w tym modelu trzeba dopłacić i trzeba do niego dopłacić sporo, bo około 1000 zł, nawet trochę więcej w stosunku do iPhone'a XS. Oczywiście są jeszcze inne usprawnienia, chociażby podwyższona wodoszczelność czy lepsze głośniki. Natomiast w tym telefonie zdecydowanie bardziej chodzi o to, że po prostu są te potrójne aparaty. Także tutaj przywołam swoje zdanie z początku tego filmu, że ten model jest dla naprawdę najbardziej wymagających użytkowników, albo jeśli ktoś ma bardzo dużo pieniędzy i chce zainwestować w telefon na 3-4 lata, no to inwestowałbym już ten najnowszy model. Natomiast jeśli myślisz zmienić ten telefon, nie wiem, za 2 lata, albo na przykład w ogóle za rok, no to bym na pewno nie wchodził w ten model, ze względu na to, że po prostu tutaj bardzo dużo płacicie, za to, że jest to po prostu całkiem nowy produkt na rynku, no i oferuje jakieś tam te dodatkowe funkcje w stosunku do tych poprzednich. I następny w kolejce jest iPhone XS, czyli poprzednik modelu iPhone'a 11 Pro. No ten telefon oferował bardzo dużo, a w zasadzie oferuje, nie wiem czemu mówię oferował. Tutaj ta cena powinna się wahać w granicach gdzieś 4400 zł, często spadając do 4000 przy innych promocjach. Uwierzcie mi, odnoszę się tutaj akurat w tym momencie do jednego z poprzednich filmów, da się znaleźć takiego iPhone'a w tej cenie, tylko trzeba po prostu na niego chwilę poczekać na jakieś promocje, jakiś cashback i tak dalej. Jeśli wam nie zależy na czasie, to wydaje mi się, że na 99% znajdziecie iPhone'a w fajnej, promocyjnej cenie, no a jeśli się spieszycie i musicie już kupić tego iPhone'a, no to niestety musicie po prostu wybrać to, co jest na rynku, to, co jest obecnie w sklepach, a często te oferty po prostu nie są wiecznie promocyjne, więc możecie trafić akurat na okres, w którym nie ma żadnego rabatu. Jeśli chodzi o ten telefon, to tu oczywiście mamy nieco inny wygląd aniżeli w 11 Pro, ze względu na to, że chociażby te szkło z tyłu jest bardziej błyszczące aniżeli matowe oraz ramki są wykonane ze stali, a nie ze stali nierdzewnej. Dodatkowo na tyle mamy podwójny aparat, więc to też w pewnym sensie zmienia cały wygląd tyłu tego iPhone'a. Natomiast w tym iPhone'ie podczas premiery największą zmianą tak naprawdę było to, że pojawił on się w dwóch rozmiarach po prostu. Doszła ta wersja Max, z której ja się bardzo cieszyłem i z niej po prostu też korzystałem na co dzień. Jeśli chodzi o wydajność, to ona jest trochę gorsza aniżeli w przypadku tego najnowszego iPhone'a, ale mówię trochę, bo naprawdę w codziennym użytkowaniu tego na pewno nie zauważycie. Musielibyście odpalić naprawdę super wymagające gry, aby po prostu jakoś obciążyć ten procesor. Tutaj też oczywiście mamy 4 GB RAM-u, tak jak w tym najnowszym modelu, także naprawdę dużego przeskoku, jeśli chodzi o wydajność, nie będzie. Większy przeskok możemy znaleźć w bateriach ze względu na to, że iPhone 11 Pro oraz 11 Pro Max działa około 4-5 godzin dłużej, aniżeli odpowiedniki tej poprzedniej generacji, czyli 10S oraz 10S Max. Jeśli zależy wam na baterii, no to jednak bym może udał się w tą generację wyżej. I nie mogę tutaj nie wspomnieć o tym, że w kontekście tego telefonu nagrywałem też osobny materiał, w którym mówiłem wam, jakiego iPhone'a powinniście kupić z tych tańszych, więc tutaj chciałbym się też odnieść do tego, co powiedziałem w tamtym materiale, konfrontując jednocześnie iPhone'a 10S z iPhone'em 11. Te telefony tak naprawdę niedużo dzieli, jeśli chodzi o cenę, bo ta różnica w cenach jest na poziomie gdzieś 800 zł, także przy wydaniu w ogóle tej całej kwoty na iPhone'a, no to już nie jest aż taka duża suma. No i pytanie w zasadzie, jakie pojawia się odnośnie tych dwóch modeli, to to, o którym już mówiłem wcześniej, to znaczy, czy wolicie mieć lepsze wykonanie z lepszym ekranem w iPhone'ie 10S, czy wolicie mieć gorszy ten wygląd, chociaż tutaj mamy więcej obudów w przypadku iPhone'a 11, ale kosztem tego, że będziecie mieć lepszy aparat także z dwoma obiektywami, w tym jeden będzie szerokokątny, ultra szerokokątny, z trybem zdjęć nocny i dodatkowo będziecie mieć lepszy procesor, no bo tak naprawdę do tego wszystkiego właśnie sprowadzają się różnice między iPhone'em 10S a iPhone'em 11. 11 obecnie kosztuje gdzieś 3600, więc ta różnica na poziomie gdzieś 800 zł, może trochę mniej w jakichś promocjach, jest taka, można powiedzieć, do przełknięcia i wiele osób pewnie będzie się zastanawiało właśnie między tymi dwoma modelami. Tak jak wam mówiłem w jednym z poprzednich filmów, wybór ten naprawdę nie jest prosty i nie zazdroszczę go wam, no bo tak naprawdę w jednym i w drugim modelu będziecie mieć coś kosztem czegoś. A jeśli oczywiście chcecie mieć to wszystko, to będziecie musieli też do tego dopłacić, aby mieć po prostu iPhone'a 11 Pro. Także moje zdanie jest takie odnośnie tych dwóch modeli w zasadzie, już się nie skupiając na samym iPhone'ie 10S, że 10S oraz 11 to są naprawdę bardzo fajne telefony. Można powiedzieć z fajnym stosunkiem jakość-cena, natomiast tutaj trzeba dać gwiazdkę w kontekście oczywiście urządzenia Apple, bo zaraz mi tu powiecie, że co to jest fajna cena, 3,5 czy 4 tysiące i macie poniekąd rację, tylko mówię tutaj odnośnie
odnośnie cen, które Apple oferuje. A jak wiemy, tam dział księgowości lubi jednak odpowiednio zawsze podnosić te ceny. Ja osobiście mam sam mętlik w głowie, jakbym miał wybierać z tych dwóch telefonów, ze względu na to, że po przyzwyczajeniu się do OLEDa chętnie bym wybrał po prostu telefon z OLEDem dalej. Natomiast z drugiej strony chciałbym już też mieć fajne zdjęcia nocne, a to potrafi zaoferować właśnie z tych dwóch tylko iPhone 11. No bo jak widzicie w tych specyfikacjach, które wam się tutaj przewijają, generalnie za dużych różnic nie ma. Ich na pewno też nie poczujecie w wydajności, jak będziecie mieć te dwa telefony obok siebie, no bo po prostu nie ma możliwości, aby te telefony, które różnią się tylko jednym rokiem wydania, miały jakąś całkowicie inną wydajność. Także zastanówcie się na spokojnie, zobaczcie te plusy, minusy, no i podejmijcie po prostu odpowiednią decyzję. No i później, jak zjeżdżamy sobie z cenami, pojawia nam się kolorowy iPhone 10R. Moje zdanie jest takie, że nie polecam wam interesować się tym modelem i finalnie kupować, bo to jest po prostu bez sensu. Musicie na niego wydać gdzieś około 3000-3100 zł, no i za tą cenę otrzymujecie tak naprawdę jeden aparat bez trybu zdjęć nocnych, z ekranem, okej, słabszym, ale na poziomie 11, natomiast 11 chociaż ma lepsze podzespoły. Te podzespoły są po prostu wzięte z 11 Pro, także wydaje mi się, że branie tego telefonu przy różnicy tam te 400 czy 500 zł, no jest po prostu bez sensu. Jeśli macie ten budżet na poziomie 3,5 tysiąca, to zdecydowanie lepszą opcją tutaj będzie iPhone 11, jeśli już nie chcecie dopłacać na przykład do tego 10S-a. No bo umówmy się, ten telefon wyróżniają tylko kolory, no ale w zasadzie 11 też ma te kolory, więc to jest ciężkie, aby ten telefon akurat tym faworyzować. Nie ma, szczerze mówiąc, po prostu nad czym się tu rozwodzić. No moim zdaniem, z mojego doświadczenia wynika, że ten telefon, okej, może był hitem sprzedażowym Apple w poprzednim roku, natomiast to wynikało z tego, że to po prostu był nowy, tani telefon. Tani jak oczywiście na Apple. No ale teraz, jak pojawiła się konkurencja w postaci 11, no to ten wybór jest bez sensu. No i ostatnim telefonem, który może być najtańszy z całego tego zestawienia, w zależności od promocji i tego, czy będziecie go kupować w sklepach, jak go jeszcze znajdziecie, bo często już ich nie ma, czy kupicie na Allegro, on jest w granicach gdzieś 3000, może trochę więcej, ale mój znajomy go na przykład kupił za 2900 na Allegro, więc da się kupić nowego. Natomiast tak jak wam mówię, jest to ostatni telefon z tej nowej generacji, czyli z notchem, z Face ID oraz bez przycisku Home. Moim na przykład Diamond wygrywa z iPhone'em 10R, jest po prostu od niego lepszy, pomimo tego, że ma na przykład gorszy procesor, bo Apple A11, ale przy tej wydajności, zwłaszcza jeśli ktoś tam nie renderuje filmów na iPhone'ie, to nie będzie miało większego znaczenia. I tutaj już nie ma może tylu bajerów, które oferuje 11, 10S czy tym bardziej 11 Pro, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko reprezentuje ten telefon bardzo fajny poziom, z nowym już designem, tym nowoczesnym można powiedzieć, z Face ID, które działa spoko, przyzwoicie, może nie tak szybko, tak dobrze jak w tych najnowszych modelach, ale mimo wszystko trzeba mu dać dobre noty. No i z drugiej strony też go możecie na przykład zanurzyć w wodzie, chociaż tego nie polecam, bo tego oczywiście gwarancja nie uwzględnia. Natomiast gdyby wam się wylało na przykład jakiś napój na te urządzenie, no to nic nie powinno mu się stać. Także osobiście powiem wam, że jak upolujecie ten telefon w dobrej cenie, czyli gdzieś w granicach 3000, może lekko ponad, to w zależności od promocji, tak jak wam mówię, to wydaje mi się, że można inwestować właśnie takie pieniądze w ten model. I jeśli nie oczekujecie po prostu tych najlepszych komponentów i myślicie na przykład o wymianie takiego telefonu gdzieś za, nie wiem, rok, dwa lata, no bo to tak naprawdę trzeba powiedzieć, że ten model jest właśnie takim środkiem całej oferty Apple, bo mieliśmy bardzo drogie te iPhone 11 Pro, potem trochę tańsze, teraz mamy 10 i zaraz przejdziemy do telefonów, które są już dużo, dużo tańsze. Także wydaje mi się, że ten telefon powinien mieć duże zainteresowanie, jeśli chodzi o osoby, które nie wymagają najnowszych komponentów, największej wydajności, ale jednak chcą mieć po prostu ten telefon z fajnym, nowoczesnym designem. Tak jak wam obiecywałem, przechodzimy teraz do dolnych rejonów tego zestawienia, czyli do iPhone'a 8, który jest w sklepach gdzieś za 2300-2400, chociaż widziałem go też w promocji już za 2200, więc da się to ogarnąć. Oczywiście mówimy tutaj o tej bazowej wersji bez plusa. Różnic między tymi modelami, o których mówiłem wcześniej, jest dużo, bo tutaj jeszcze mamy ten stary design bez notcha, z przyciskiem Home, no i z tym, że mamy tutaj Touch ID zamiast Face ID. Ale coś, co wyróżnia ten telefon obok szklanej obudowy, to to, że można ładować go bezprzewodowo, także dla wielu osób to na pewno będzie plus, no i pewnego rodzaju standard, jeśli chodzi już o dzisiejsze czasy. Dodatkowo wydajność tego urządzenia też jest na bardzo fajnym poziomie, ze względu na to, że mam tutaj procesor znany z iPhone'a 10. Także wszystko tutaj powinno naprawdę bardzo fajnie chodzić, no i oczywiście będzie ten telefon też wspierany przez jeszcze długi, długi czas. Myślę, że nawet do iOS 15. Tutaj też oczywiście możemy mieć tego iPhone'a w wersji z podwójnym obiektywem, to oczywiście w tym plusie. Natomiast coś, co moim zdaniem definiuje ten telefon jako jeden z najlepszych pod względem jakość cena obecnie oferowanych przez Apple, to to, że tutaj w cenie tych, powiedzmy, 2200-2300 zł, bo za tyle
tyle mniej więcej chodzą te telefony, dostajemy od razu 64 GB pamięci. W kontekście tych tańszych iPhone'ów to będzie bardzo ważne, ale o tym za chwilę powiem. Także tutaj musicie zastanowić, że z jednej strony mało zapłacicie, a dużo dostaniecie, jeśli chodzi o wnętrze tego telefonu. Natomiast ten wygląd, no, będzie niestety jakby starodawny. Później mamy iPhone'a 7 gdzieś za 1700-1800 zł, czyli jak na iPhone'a już całkiem mało. No ale ten telefon debiutował w 2016 roku i on debiutował z 32 GB pamięci tej wbudowanej. To jest właśnie ten moment, o którym mówiłem wcześniej, że tam w przypadku iPhone'a 8 płacicie już trochę więcej za to, że jest nowsze urządzenie, to gratis tak naprawdę otrzymujecie od razu 64 GB, które moim zdaniem są takim standardem, o czym mówiłem na początku tego materiału. To jest iPhone, który prawdopodobnie jako ostatni dostanie iOS 14, czyli ten system, który będzie nadchodził w przyszłym roku. Reszta powinna dostawać te systemy dużo, dużo dłużej. Natomiast ten telefon nie jest zły ze względu na to, że on fajnie wygląda, jest wykonany z aluminium, ale niestety przez to nie można ładować go bezprzewodowo. Dodatkowo nie obsługuje on też na przykład szybkiego ładowania, co też dla wielu osób może być pewnego rodzaju takim minusem. No i wydajność jest przyzwoita, to trzeba zaznaczyć, natomiast jak używałem go ostatnio u osoby, która ma go po prostu na co dzień, no to nie jest to demon prędkości, tak trzeba stwierdzić. Tu są tylko w zasadzie 2 GB pamięci RAM. No jak widzicie, choćby te parametry aparatu też nie są najgorsze, ale to już nie są standardy jakby dzisiejszych czasów. Ale oczywiście, jeśli Wam nie zależy na jakiejś super jakości, także na przykład tych zdjęć nocnych, to myślę, że można zainwestować w ten telefon jako taki dobry start do iPhone'a, którego na przykład będziecie chcieli wymienić za rok i tak dalej, bo na przykład chcecie spróbować po prostu z tym ekosystemem od Apple. Zwłaszcza, że ten telefon można znaleźć w dobrej cenie jako używany, więc naprawdę można go tanio po prostu kupić, potestować sobie, zobaczyć, czy iOS na przykład mi pasuje, a później kupić na przykład jakiegoś iPhone'a 11, 10S i tak dalej. Co do reszty, mamy jeszcze w ofercie jako najtańszy z tych, które polecam. Tutaj mały spoiler, na iPhone'ie 6S poprzestaniemy ze względu na to, że ten telefon jako ostatni już dostał iOS 13 i prawdopodobnie nie będzie aktualizowany, a raczej nie polecam Wam telefonów, które po prostu już nie otrzymują tego wsparcia, czyli w tym zestawieniu już skończymy na tym modelu, nie będzie 6 SE czy 5S'a, bo moim zdaniem w 2019 czy 2020 roku nie opłaca się kupić tych telefonów, pomimo tego, że one naprawdę mało kosztują, bo są tam dużo, dużo poniżej 1000 zł często. Powiem Wam także, nawet dla użytkownika, który naprawdę mało wymaga od tego telefonu, ten 6S jest ostatnim po prostu chyba takim pułapem, takim urządzeniem, które mogę polecić, chociaż też uczciwie Wam powiem, że długo się zastanawiałem, czy ten telefon jeszcze warto dodawać do tego zestawienia, bo najchętniej ten zestawienie bym skończył na iPhone 7, miał takie pewne po prostu przekonanie, że Wam dobrze doradzam. Z tym 6S mam takie mieszane uczucia, że mimo wszystko ten telefon już ma trochę gorszą wydajność, no bo jest po prostu już dość stary, on debiutował w 2015 roku. Aparat to już nie jest też to coś, poza tą cenę tak naprawdę otrzymacie urządzenie na Androidzie, które na przykład będzie miało lepsze zdecydowanie te parametry. I ogólnie jeszcze ten stary design, taki naprawdę stary, bo nie dość, że mamy te paski z tyłu obudowy, to jeszcze mamy te grube ramki z przodu, przycisk home. To wszystko powoduje, że ten telefon jest naprawdę dla osoby, która mało wymaga od takiego swojego nowego urządzenia i traktuje je bardziej przejściowo, aniżeli długofalowo. No moim zdaniem po prostu nikt nie wytrzyma z nim dłużej niż, nie wiem, rok, półtora, dwa lata, to jest maks. Będzie po prostu chciał później kupić inne urządzenie, no bo też straci w ogóle wsparcie ten iPhone. Tutaj za cenę około 1200-1300 zł, bo tyle trzeba sobie liczyć w sklepach za ten sprzęt, dostajemy tak naprawdę 4,7 ekran. Ekran na dzisiejsze czasy, który jest dobry, chyba tak można powiedzieć maksymalnie. Kamery, czy zdjęcia, które robi ta kamera, no też są dobre, ale nic więcej, takie dobre jest raczej naciągane. Więc wszystko wskazuje po prostu nam na to, że tutaj naprawdę trzeba iść na dużo, dużo kompromisów, aby kupić ten telefon, bo wiadomo, że tutaj najbardziej za nim przemawia po prostu cena. Natomiast mimo wszystko bardziej mi się skłaniał chyba do iPhone'a 7, a najbardziej już po prostu do tego iPhone'a 8. Warto jednak dopłacić, no tutaj już będzie spora dopłata, 800-1000 zł w stosunku 6S do 8. Także wiem, że dla niektórych to może być bardzo dużo. Ja wiem, że teraz dużo osób napisze mi, ale ja mam 6, 6S i one super działają. One super działają do momentu, w którym ktoś nie porówna waszego telefonu z nowym urządzeniem. Ja już tu nawet nie mówię o iPhone 11 Pro, ale choćby z jakąś 10 czy 11, które są powiedzmy za te 3-3,5 tysiąca. No bo później od razu widzicie, jaki jest skok w robieniu zdjęć, w wyświetlaczu, w tym, że po prostu ma jakieś komponenty, dodatkowe funkcje ten telefon, a wasz tak naprawdę już jest naprawdę bardzo przestarzały. Także tak to wszystko wygląda. Jak widzicie, trochę tych propozycji jest. Jeśli mielibyście kupić telefon o najlepszym stosunku jakość-cena, to wydaje mi się, że to będzie 8. Ten telefon chyba mogę wybrać na najlepszego przedstawiciela. Natomiast jeśli chcielibyście kupić dobrego iPhone'a z nowoczesnym designem, to już bym się skłaniał bardziej do 11 czy 10S, ale tutaj trzeba mieć trochę większe fundusze już. Natomiast jeśli macie nieograniczone fundusze i chcecie kupić sobie telefon na lata tak naprawdę, no to wybór 11 Pro będzie bardzo dobrym wyborem, bo po prostu ten telefon ma bardzo dobrą wydajność, robi super zdjęcia, ogólnie wygląda bardzo dobrze też, no i w zasadzie ma wszystko to, co najlepsze.
najlepsze, ale za niego trzeba bardzo dużo zapłacić. Jeśli się zdecydujecie na jakiś telefon, możecie sprawdzić jego cenę w sklepach, które są po prostu w opisie tego filmu. One są sprawdzone, jak wam mówiłem, więc nie będzie lipy. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Do zobaczenia. Cześć!